Przygotowaliśmy spotkanie opłatkowe, bo robimy to co roku i jest taka klimatyczna atmosfera tego spotkania i to nas bardzo wszystkich cieszy. To spotkanie jest ku temu zrobione, żebyśmy się zintegrowali, żebyśmy byli w rodzinnej takiej klubowej atmosferze. To jest bardzo miłe dla nas seniorów, że możemy sobie porozmawiać, spotkać, złożyć życzenia. Spotkania dają nam, że możemy sobie porozmawiać, możemy się wymienić doświadczeniami. Wiele radości nam dają. Okazja do wielkiej integracji wszystkich mieszkańców, nie tylko osiedla, ale wszystkich członków klubu. Te spotkania opłatkowe oczywiście są ważne dla seniorów, a dzisiaj spotykamy się właśnie z seniorami z osiedla Kopernik, które bardzo prężnie działa. Muszę powiedzieć, że panie właśnie seniorki i panowie seniorzy z tego osiedla wyjeżdżają na różne wyjazdy integracyjne, spotykają się, no i bardzo lubią swoje towarzystwo. Klub Aktywnego Seniora bardzo prężnie działa. A co udało się zrobić? To jest nasz rok aktywny. My jesteśmy cały czas, dlatego się nazywamy Klub Aktywnego Seniora Kopernik, więc my cały czas gdzieś urzędujemy. Jak nie na zawodach sportowych, to na wyjazdach jednodniowych, dwudniowych. Mamy swoje takie logo, koszulki, przebieramy się jako dzieci, nawet ostatnio za Mikołaje, za Dynię, za Czarownicę, także pomysły mamy różne na życie. Są wycieczki, są spotkania, są turnieje sportowe, są gry w karty, są wycieczki, które no, nam seniorom dużo dają. Dają radości, dają werwy do życia. Spotykamy się z aktywnymi seniorami, którzy bardzo lubią podróżować, bardzo lubią się bawić, mają swoje marzenia, a dziś zasiadają do wspólnego świątecznego stołu, żeby przekazać sobie ogrom energii, tej energii, która towarzyszy im na co dzień. Ja jestem pod dużym wrażeniem i pomysłów, i determinacji. A czego życzysz seniorom? Przede wszystkim zdrowia, wytrwałości, aktywności, spokoju, bo to jest nam potrzebne, i integracji w Zabrzu wszystkich seniorów. Abyśmy zawsze byli szczęśliwi, abyśmy zawsze mogli się integrować, spotykać, aby nam zdrowie dopisywało i abyśmy zawsze mogli w takim składzie uczestniczyć w takich spotkaniach. Przede wszystkim zdrowia. Zdrowia, bo to jest najważniejsze. No a potem spełnienia jeszcze marzeń, bo każdy z nas jakieś marzenia ma. I żeby się one spełniły.